To profesjonalizm wygrywa. Albo Fuchs! Cześć. Powoli kurz posezonowy opada, ale to się dzieje powoli, no bo przecież zaczyna się kręcenie atmosfery wokół reprezentacji. Mecz zwali ją przecież już za chwilę, czyli Liga Narodów. No i te transferowe sprawy. Kurz poligowy opada tak po swojemu i trochę dzisiaj o tym. No nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał, a nawet tak troszkę dłużej nie zatrzymał się przy Legii. Niestety, pomimo moich próśb, apeli, ale nie jestem idiotą, chociaż niektórym się być może tak wydaje, no Dariusz Mioduski nie odchodzi. Usunął się w cień, ale nie odchodzi. Moje prośby, apele, wykrzykiwania, jakieś tam wymachiwania rękoma, no nic w tej kwestii nie zmieniają. No jest ten najgorszy prezes dalej właścicielem klubu, prezesem, chociaż Marcin Herra większość bierze teraz na siebie. Oczywiście porażek będzie brał większość na siebie, bo sukcesy będą pana Dariusza. W Legii stało się to, o czym właściwie było wiadomo od dawna. Legia ma nowego trenera. Stary trener Legii, Aleksander Vukovic, udzielił bardzo fajnej, prowokacyjnej, lubię takie wypowiedzi, wypowiedzi właśnie, że jest bardzo dobrym trenerem i tylko jeszcze przyjdzie czas, żeby to wszyscy, którzy powinni, zauważyli. Aleksander Vukovic jest po prostu dobrym trenerem, oddanym, ambitnym, czy bardzo dobrym. No to można różnie na to patrzeć. Na pewno w Legii byli o wiele gorsi trenerzy. Vuko na pewno jest największym legionistą, co już kilkakrotnie, chyba nawet w poprzednim odcinku mówiłem, jeśli chodzi o przybyszów z zagranicy. Z Bałkanów i tam z całej tej innej części świata poza Polską. Czy jest bardzo dobrym trenerem? Chciałbym, żeby się tak okazało. Gdzie pójdzie do pracy, nie wiemy. Natomiast chciałbym również, żeby za rok, dwa, trzy, nie wiadomo, wrócił do Legii i prowadził Legię już jako naprawdę, nie tylko tak pewnie z leciutkim przymrużeniem oka, bo myślę, że Vuko ma dystans też do tego, co mówi, żeby okazał się bardzo dobrym trenerem, a tymczasem jest trener, o którym się od dawna mówiło, czyli Kosta Runajcz. Nagrywałem taki odcinek, w którym powiedziałem, że Kosta Runajcz był widziany w Warszawie w jednym z hoteli i jak go na konferencji prasowej przed meczem Pogoni, jeszcze wtedy Pogoni, dziennikarz ze Szczecina zapytał: panie trenerze, co pan robił w Warszawie, to pan już tam szczegóły z Legią podpisywał, ustalał, to Runajcz zachował się: a co, nie mogłem być w Warszawie, a co ma jedno z drugim wspólnego? No przecież było wiadomo od razu, że ściemnia, żeby nie powiedzieć, że kłamał, bo i tak było wiadomo, że tu będzie pracował i do tego dziennika wystartował, o nie ma pan o co pytać, zjechał tego niewinnego dziennikarza jak burą sukę. No i okazało się, że właśnie był tu, dogadywał, ustalał, dopinał, podpisywał, no i przyszedł do Legii. Dla mnie też już o tym mówiłem. To jest przedziwna sytuacja, że trener zostawia drużynę zdecydowanie lepszą, przynajmniej w sezonie, jaki się zakończył, z drużyny, która nie kompromitowała się tak jak Legia i przychodzi do drużyny, która się bardzo kompromitowała w ogromnej większości dzięki genialnym pomysłom zarządu i wiadomo kogo. Jak wam się wydaje, po co trener Runajcz przyszedł do Legii? No, 3 sekundy na zastanowienie. On twierdzi i trudno się dziwić, żeby twierdził inaczej. Odbudować potęgę klubu. Pięknie to kurwa brzmi, przepięknie, wspaniale, rewelacyjnie, bardzo optymistycznie. Ale wiecie po co przyszedł? Przede wszystkim dla kasy. Przede wszystkim dla kasy. Ja nie wiem ile zarabiał w Pogoni, ale na pewno nie przyszedł za mniejszą kasę. I teraz z tym odbudowywaniem
potęgi, legendy Legii. No albo się k***a uda, albo się nie uda. No jak się uda, to się udało, ja to zrobiłem. A jak się nie uda, to powie, no to był taki burdel, no że się nie udało. I że mnie się nie udało, ale nie tylko mnie by się nie udało. Zmierzam do tego, że nie wiem jak w światowej piłce, ale myślę, że też to występuje. Może w mniejszym wymiarze, może ja się aż tak tą piłką światową nie interesuję i w związku z tym nie denerwuje mnie to aż tak. Ale stopień zakłamania i zdolność do wypowiadania największych bzdur, żeby dobrze wypaść, jest przeogromna. Zostawia drużynę, która zdeklasowała Legię w tym sezonie. No, miejsce w tabeli o tym świadczy. I przychodzi do drużyny, która fatalnie się prezentowała i nie wiem, czy można bardzo wierzyć w to, że w następnym sezonie będzie się prezentowała lepiej. Tylko dla siana, tylko dla pieniędzy pan tu przyszedł. A jak przy okazji uda się coś z tej Legii wyszarpać, a to muszą panu nakupować zawodników, to wtedy będzie pan cudotwórcą. Panie trenerze, ja jako kibic Legii oczywiście, że trzymam kciuki za pana i za pana drużynę i za pana bardzo dobrą pracę, mam nadzieję, ale po co pan zaczyna opowieści takie bzdury? Ponieważ jesteśmy w okresie, w którym dużo, a nawet bardzo dużo będzie się mówiło, kto przychodzi, kto odchodzi, no to zostajemy przy Legii. No i do Legii przyszedł zawodnik, który się nazywa, Blas Kramer. Ten zawodnik przychodzi z drużyny FC Zurich. No z jakiegoś powodu został zauważony przez tych, którzy odpowiadają w Legii za transfery, skoro tu trafia. I ten zawodnik twierdzi, że on tutaj przyszedł odnosić sukcesy. On przychodzi tutaj odnosić sukcesy. To albo nie wie, gdzie przychodzi, albo nie wie, co polska piłka znaczy w Europie, w świecie, albo po prostu ktoś mu tak powiedział, że fajnie będzie, jakby jeszcze tak mówił. On przychodzi tu odnosić sukcesy. On zostawia FC Zurich. Tam jakiejś wielkiej furory nie robił w tym Zurichu, tak szczerze mówiąc. I przychodzi tutaj. No znowu wkomponowuje się w to takie piękne opowiadanie o swoich życzeniach. No fajnie, no jak ty tu przychodzisz po sukcesy, no to tylko trzymać za ciebie mocno zaciśnięte kciuki, ale czy ty wiesz, do jakiej drużyny przychodzisz? Czy ty wiesz, co ta drużyna ostatnio grała? Aha, ty przychodzisz po to, żeby ta drużyna już nigdy więcej tak nie grała. Dobrze, chłopie, dobrze, to jeżeli ci się to uda, jeżeli dołożysz przeogromnie dużo do tego, żeby Legia znowu odzyskała swoją sławę, no to będzie super, ale poczekajmy, tak jak trenerowi nowemu, tak tobie życzę samych sukcesów. Kolejnym piłkarzem, który jest już ogłoszony, że będzie w Legii, Majk Nawrocki. Nie wiadomo było, co będzie, ale się okazało, że zostaje, że wykupiony. I kolejny, Pedro Tiba, ale tu jakoś dziwnie znowu. Już miał być i jeszcze go nie ma, ale już miał być i jeszcze go nie ma. No, jak nie wiadomo, o co chodzi, to pewnie chodzi o pieniądze i być może zakładam, że ze zdrowiem Tiby wszystko w porządku, że po prostu kwestia czasu, że się dogadają, piłkarz i klub. Natomiast znów mnie zastanawia, gdyby Tiba był taki zajebisty, to Lech by go tak oddał. Hmm? Oddałby go Lech, który teraz jest tak podjarany mistrzostwem, że już prawie jest w półfinale Ligi Mistrzów. Taki w porządku Tiba, taki bardzo dobry do Legii. No dobra, jeżeli jest taki bardzo dobry, to w Legii to pokażę. I jeszcze słowo o Legii. Arkadiusz Malarz,
będzie pracował w Legii jako trener bramkarzy. Oczywiście tam głównym specjalistą od szkolenia bramkarzy jest Krzysztof Dowhań, natomiast Arek Malarz, znakomity bramkarz, jeszcze nie tak dawno, fatalnie potraktowany w pewnym momencie przez Legię, wraca do Legii w roli trenera. Arek, bardzo dobrze, że tam będziesz. Jesteś równym gościem. Zdradzę taką małą tajemnicę, ale to już nie będzie tajemnica. Był taki moment, ale taki moment, króciutko ten moment istniał, że szef KTS Weszło, a wiecie, kto jest szefem, właścicielem KTS Weszło, miał taki pomysł, żeby Arek Malarz pracował z bramkarzami KTS Weszło. No ale to się szybko, ten pomysł szybko, tak jak powstał, tak samo upadł, no ale mieliśmy takie zamiary. No ale Arek, no w Legii nigdzie ci nie będzie lepiej, jak właśnie tam. Powodzenia w pracy trenerskiej. Są ruchy kadrowe, jeśli chodzi o piłkarzy w klubach i są ruchy kadrowe, jeśli chodzi o trenerów w klubach. Śląsk Wrocław i Jagiellonia będą tam nowi trenerzy. Ze Śląska już odszedł Piotr Tworek. Nie nowa wiadomość, tylko po prostu powtarzam. No ale słyszy się, że i w Jagiellonii Piotr Nowak już ma dni, godziny, minuty policzone. Jeszcze raz chciałbym podkreślić coś takiego, na co czekam. Kiedy dojdzie do tego, że to nie trenerzy, a piłkarze będą głównymi odpowiedzialnymi za fatalne wyniki, w konsekwencji czego zwalniani są trenerzy? Oczywiście, że trenerzy są dobrzy, źli, bardzo dobrzy, beznadziejni. Oczywiście. Ale zdecydowanie więcej, moim zdaniem, odpowiedzialności za wyniki, za fatalne granie spada na piłkarzy. No i teraz oburzenie. Ojejku, no piłkarze tak grają, jak trener ich trenuje. Tak, na pewno. Na pewno. Dajcie Guardiolę do Puszczy Niepołomice i oczekujcie, że Puszcza Niepołomice rozjebie Real w finale Ligi Mistrzów. Tak, czekajcie na to. To się doczekacie. Kiedy wreszcie będzie komunikat, że z klubu X zostało wyjebanych 15 darmozjadów, a trener utrzymał posadę? Chyba nigdy. Chciałbym pogratulować bardzo ruchowi Chorzów odradzania się i awansu. Ruch Chorzów to jest klub, który dla mnie, osoby interesującej się piłką, teraz słabo, ale kiedyś bardzo, to jest klub kojarzący się z pierwszą ligą, z ekstraklasą. I klub, który jak spadał, to nie to, żebym był załamany w depresji, zaczął się leczyć psychicznie u jakichś specjalistów od naprawiania mózgu, ale tak głupio się z tym czułem, że taka legenda polskiej piłki jak Ruch Chorzów spada, leci na łeb, na szyję i w ogóle w otchłań, no ale coś drgnęło. Chciałbym, i mówiłem to też już nie raz, nie dwa, żeby takie kluby właśnie jak Ruch Chorzów kiedyś znowu zagrały w Ekstraklasie. Gratuluję piłkarzom Ruchu, trenerom, działaczom. No i dawajcie, do przodu. Piłka nożna bez Wisły Kraków, bez Ruchu, bez GKS-u, Katowice, bez kogo tam jeszcze, tak na szybko, teraz już nieważne. To jest taka trochę smutna. Także bardzo dobrze, że się stało tak, jak się stało. Znamy komplet drużyn, które awansowały do Ekstraklasy. Miedź Legnica, Widzew Łódź, bardzo dobrze, już mówiłem o tym. No i Korona Kielce po niesamowicie zażartym meczu z Chrobrym Głogów. Jak oglądałem ten mecz Korona Chrobry, to tak w pewnym momencie chciałem, żeby ten Chrobry awansował. Natomiast no Korona też mi się kojarzy
z najwyższą klasą rozgrywkową, chociaż tam w Kielcach za wielu przyjaciół z różnych powodów nie mam. Kącik celebrycki, ale być może troszeczkę Was zaskoczę, bo tak zacznę inaczej. Jest taki aktor Michał Żebrowski. Bardzo dobry aktor. I ten aktor ma bardzo ładną żonę, Aleksandrę Żebrowską. No i tu się kończy miło i przyjemnie. Aleksandra Żebrowska poinformowała świat, że nie trzyma moczu. To jest związane z tym, że jest w ciąży. Poza tym wrzuciła mnóstwo zdjęć takich ciążowych. Jednym się podobają, drugim nie. Ale pani Aleksandro, ale kogo to obchodzi, że pani moczu nie trzyma w ciąży? Kogo? Mogłaby pani to, nie wiem, no tam pewnie pani mi oleje, ale to się nie zdziwię nawet. Ale kogo to obchodzi? Czy nie ma pani o czym pisać? Nie ma pani o czym pisać, a jak w d***y będzie pani miała hemoroida, to też go pani sfotografuje i nam wszystkim go pokaże? Pani Aleksandro, wygląda pani na normalną kobietę. Wygląda pani. To profesjonalizm wygrywa. Albo Fuchs!